witam wszystkich. Mamy dzisiaj bodajże 21 września. Jadę sobie z opryskiwaczem na zabieg skracania rzepaku oraz nawożenia dolicznego. No i też na robaka dolałem, bo jest trochę nalot. Nieduży, ale jest. Miałem w ogóle nie pryskać, ale już trochę liści jest zdartych, więc zdecydowałem się opryskać. Środki jakie stosuję to Stabila, Tebuconazol, nie pamiętam dokładnie takiej firmy. Zobaczcie, sarna ucieka już. Tebuconazol i coś tam dolałem na robaka. Z nawozu dolicznego to tam bor, mangan, molibden bodajże i cynk. Takie po prostu do rozpuszczenia w wodzie. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Trochę słabo widać już ślady, ale postaram się to jakoś opryskać. Mamy ciemno. Jutro się decyduje na założenie lamp w końcu. Kupiłem sobie halogeny 40, jeden będzie z przodu 40 watt, 48, drugi będzie 70. Tak samo mam w 914, a z tyłu będą 2x48, dobrze mówię, chyba tak, 2x48. No to tutaj nie będę za dużo gadał, bo nie ma o czym. Tylko zobaczycie, może coś będzie widać z tego pryskania, może nie wiem, zobaczymy. Może coś będziecie widzieć, może nie mam pojęcia. Zobaczymy. No co, ruszam, nie ma czasu. Zakładamy maskę, teraz nie będę mówił.
było na tyle z oprysków. Widzimy się w najbliższym czasie pewnie. Pokażę może wam w niedzielę, jak pszenica wygląda, bo już na dwóch kawałkach zeszła. No to co? To do zobaczenia. Nie wiem, czy coś było widać w ogóle. Na razie, cześć.